Jesteśmy w Warszawie u stóp nowiutkiego wieżowca Q22. Budynek mierzy do dachu 155 metrów, a razem z masztem jego wysokość całkowita wynosi 195 metrów, co stawia go w pierwszej piątce najwyższych budynków Warszawy. Q w nazwie wieżowca ma pochodzić m.in. od kryształu kwarcu. I faktycznie, budynek jest całkowicie przeszklony i składa się z dwóch połamanych, zrośniętych ze sobą brył, niczym wielki kryształ górski. Do tego zmienia się rytm tych szklanych tafli na elewacji, więc trochę jest jak taki wielki kryształ kwarcu, pełen różnych inkluzji i różnych przezroczystości. To skojarzenie z kształtem kryształu to bardzo mocny, bardzo charakterystyczny pomysł na kształt bryły tego wieżowca. Pracownia, która go zaprojektowała, Kryłowicz & Associates, często właśnie stara się znaleźć taką mocną, wyrazistą ideę przewodnią, taki pomysł na bryłę albo na elewację. I to może być fajna metoda projektowa. Na przykład ja, kiedy projektowałem swój dyplom inżynierski, także starałem się znaleźć taką wyrazistą ideę przewodnią i do tego zachęcała mnie promotorka, profesor Ewa Kurłowicz, czyli współprojektantka tego wieżowca Q22. U mnie ta idea przewodnia dała zdany egzamin inżynierski, a tutaj dała dynamiczną, dwuczłonową bryłę, która stanowi wyraźny znak przestrzeni wyznaczający północną granicę centrum Warszawy. Wieżowce buduje się jako symbol prestiżu i możliwości technicznych i ekonomicznych. Prawie zawsze budzą wielkie emocje i zainteresowanie. Są świetnie widoczne z wielu stron miasta, ale to jest coś, co działa w dwie strony. Bo skoro wieżowiec bardzo dobrze widać z wielu punktów, to znaczy, że bardzo wiele punktów będzie widać ze środka wieżowca. I dzisiaj na zaproszenie Deloitte zobaczymy Warszawę z nowego punktu widzenia. Zbiór w Q22. Chodźmy. Wieżowiec stoi w takim miejscu stolicy, że z jego okien można zobaczyć całą architektoniczną historię Warszawy w pigułce. Pierwszy przystanek – średniowiecze. Z tego narożnika wyraźnie widać charakterystyczne czerwone dachy warszawskiej starówki. To właśnie tam, nad brzegiem Wisły, 7 wieków temu średniowieczni warszawiacy założyli swoje miasto. I dzisiaj, patrząc z 26 piętra wielkiego wieżowca, trudno uwierzyć, że tamta mała średniowieczna mieścina rozrosła się do skali wielkiej metropolii, która ciągnie się właściwie aż po horyzont. Stąd od razu dostrzegamy najważniejsze punkty dawnego średniowiecznego miasta. Wieżę Zamku Królewskiego i szczyt katedry. Widać też to, że Warszawa rozwijała się wzdłuż krakowskiego przedmieścia na południe, bo trochę dalej na południe widoczne są charakterystyczne dwie wieże Kościoła Świętego Krzyża. To właśnie krakowskie przedmieście w XVII-XVIII wieku było salonem Warszawy, miejscem, gdzie skupiało się życie mieszczaństwa i arystokracji. Oprócz tego w Warszawie powstawały też jurydyki, czyli takie prywatne, niezależne miasta w mieście. I gdyby dawne XVII-XVIII wieczne miasto porównać do nowoczesnego biura, to byłoby one wielkim open space'em, w którym znalazłyby się prywatne gabinety, właśnie takie jurydyki. I z jednej z takich biurowych jurydyk zobaczymy pozostałości jednej z największych i najbardziej znanych jurydyk – Grzybowa. Trójkątny Plac Grzybowski był w XVII i XVIII wieku rynkiem jurydyki Grzybów. Wszystkie jurydyki zostały zlikwidowane przez Konstytucję 3 maja, ale kształt placu, jego nazwa i nazwa ulicy Grzybowskiej pozostały i przypominają o dawnych dziejach Warszawy. Z tego nowego punktu widzenia Deloitte na Warszawę widać także nowszą historię miasta. W tym miejscu, gdzie dziś wznosi się wieżowiec Q22, przed wojną rozpościerała się bardzo zwarta i gęsta zabudowa kamieniczna, czyli coś charakterystycznego dla kapitalistycznego miasta przełomu XIX i XX wieku. Kamienice, a pomiędzy nimi gmachy publiczne. W czasie wojny cały ten teren został zrównany z ziemią i dziś o tej bogatej przeszłości miasta świadczą tylko nieliczne relikty. Kamienice przy Placu Grzybowskim i widoczna tutaj poniżej synagoga imienia Nożyków. Z Warszawy przedwojennej przenosimy się do powojennej. To miejsce zostało przeznaczone pod nowe osiedle mieszkaniowe. Jednak nowa zabudowa nie przypominała w niczym zniszczonych przedwojennych kamienic. No i są wielkie szafy osiedla za żelazną bramą. 19-15-piętrowych bloków rozrzuconych właściwie swobodnie przez architektów w wielkiej otwartej przestrzeni.
Trudno wyobrazić sobie większy kontrast z tym, co było tutaj przed wojną, czyli zwartą, gęsto zabudowaną dzielnicą pełną ciasnych kamienic. Chodziło właśnie o to, aby uwolnić przestrzeń w centrum, aby z tych niedużych mieszkań otwierał się widok na wielkie połacie zieleni pomiędzy blokami. Po upadku komunizmu te otwarte, puste przestrzenie w centrum Warszawy stały się świetnym miejscem dla nowych inwestycji. I Warszawa zaczęła rosnąć w górę. Pojawiły się nowe biurowce i nowe apartamentowce. Ten najnowszy rozdział w historii, architektonicznej historii Warszawy jest wysokościowy. Z okien Deloitte wyglądaliśmy na cztery strony świata. Widzieliśmy Warszawę średniowieczną, barokową, oświeceniową, XIX-wieczną, późnomodernistyczną. No i widzieliśmy także ten najnowszy rozdział w architektonicznej historii miasta, czyli wieżowce. A z tego miejsca można też zobaczyć najnowszy akapit tej historii. Jesteśmy w tym pęknięciu, załamaniu pomiędzy wyższą a niższą częścią wieżowca i stąd doskonale widać sam Q22 i jego szklaną okładzinę. Q22 to 42 piętra nad ziemią, 5 pięter pod ziemią, 91 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Ale to wszystko byłoby na nic, gdyby wewnątrz urządzono niefunkcjonalne biura, w których nikt nie chciałby pracować. Dlatego tutaj biura Deloitte współprojektowali razem z architektami sami pracownicy, a w ogóle to, jak zaprojektować funkcjonalne, duże biuro, czyli tak naprawdę mały budynek, który potem wstawia się do innego wielkiego biurowca, no to jest temat na osobny odcinek. Jeżeli chcielibyście taki film o tym, jak urządza się wielkie biura, to dajcie temu filmowi łapkę w górę. Tymczasem dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknijcie poniżej, aby zobaczyć więcej filmów o architekturze i tutaj, aby subskrybować ten kanał. Do zobaczenia!